Co się dzieje na planie POŚ? Pakosińska mówi o prowokacjach. Nie nauczyłam się. Katarzyna Pakosińska od kilku miesięcy z powodzeniem prowadzi poranny program Pytania na śniadanie. W najnowszym wywiadzie celebrytka odsłoniła kulisy swojej pracy, mówiąc o prowokacjach na planie. Katarzyna Pakosińska cieszy się swoją rolą prowadzącej Pytania na śniadanie mimo mieszanych opinii publiczności. Gwiazda TVP wytrwale realizuje swoje zadania, nie przejmując się krytyką. Katarzyna Pakosińska o prowokacjach na planie Pytania na śniadanie. Nie nauczyłam się, że trzeba odpuścić. Prowadzenie programów na żywo to dla Katarzyny Pakosińskiej naturalne środowisko, w którym czuje się jak ryba w wodzie. Doświadczenie zdobyte na estradzie pozwoliło jej na naukę radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami, co przysporzyło jej szacunku wśród kolegów z branży. Uwielbiam programy na żywo, to jest tak naprawdę mój żywioł. Na pewno duże doświadczenie dała mi praca na estradzie, kiedy bardzo często się przecież improwizuje, kiedy na przykład ktoś zapomni tekstu czy coś się dzieje w publiczności, to trzeba ładnie wszystko pozamykać. Bardzo się cieszę z tego, że wśród moich kolegów w teatrze jest taka opinia, jak jest Pakosa, to nie ma strachu, bo wiadomo, że zawsze jakieś wyjście z sytuacji znajdzie, mówiła w wywiadzie dla Zniuseria. Lifestyle. Jednak praca prezenterki nie jest łatwa i często niesie ze sobą niespodziewane wyzwania, które Katarzyna Pakosińska nazywa prowokacjami. W Pytaniu na śniadanie również nie brakuje takich sytuacji. Jest bardzo dużo prowokacji, a ja niestety daję się prowokować i jeszcze się tego nie nauczyłam, że czasami trzeba odpuścić. Zdarzają się pewne rzeczy, których nie ma w scenariuszu, nagle coś się śpiewa, nagle w kuchni coś wybucha, coś tam spada, więc na żywo reagujemy, coś tam pomagamy. Ktoś na przykład przychodzi spóźniony, więc coś trzeba też zapowiedzieć, że to jest inna przestrzeń, opowiadała.